teraz dzięki niej możemy sobie szybciej przyjechać do siebie. Mówią Anna i Dagmara, siostry. Ich domy oddziela Warta. Dlatego dzisiaj na oficjalnym otwarciu kładki pieszo-rowerowej w Owińskach nie mogło ich zabraknąć. Zazwyczaj robiliśmy tak, że przyjechaliśmy samochodem do siostry i rowery z haka zabieraliśmy i jechaliśmy. A teraz z domu bezpośrednio do siostry rowerkiem, także naprawdę bardzo fajnie. No jest i to bezpiecznie przede wszystkim, tak. Jeżeli chodzi o podróże rowerowe z dziećmi, to na pewno jest dużo bezpieczniej, bliżej. Siostrom wtórują samorządowcy między innymi z Czerwonaka, Poznania czy Suchego Lasu, którzy przy wsparciu funduszy unijnych zebrali na zbudowanie tej przeprawy ponad 27 milionów złotych. Według nich takiego połączenia zdecydowanie brakowało. Kładka łączy nas z Poznaniem i z gminą Suchy Las, oferując jednocześnie mieszkańcom całej aglomeracji poznańskiej wiele atrakcji turystycznych, które mamy w Owińskach i w najbliższej okolicy. Przede wszystkim Puszczę Zielonkę, plażę Aquan Tropikana, pałac w Owińskach, park orientacji przestrzennej. Jak wiemy, most najbliższy jest z jednej strony w Poznaniu, z drugiej strony w Biedrusku i są to mosty, które nie są przyjazne dla ruchu rowerowego. Liczą na to, że dzięki kładce mieszkańcy chętniej przesiądą się z aut na rowery, a także, że sama przeprawa stanie się atrakcją turystyczną za sprawą postawionych na niej punktów widokowych. Jak widzimy, mamy oprócz samej klatki schodowej pomost dolny na wysokości około 15 metrów i pomost wyższy na wysokości około 25 nad poziomem terenu. Budowa tej kładki połączyła samorządy, a niedługo przeprawa będzie świadkiem innego połączenia. Jak zdradził wójt Czerwonaka, odbędzie się tu ślub. W sierpniu będzie tutaj ślub, którego osobiście udzielę parze, która wylicytowała możliwość udzielenia takiego ślubu w tym miejscu na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Tymczasem dzisiejsze otwarcie było wyłącznie symboliczne, bo mieszkańcy mogli przejść i przejechać się tą kładką już ponad tydzień temu. Pogoda dopisuje, więc jest to piękny dzień na otwarcie. Myślę, że będziemy tutaj się przyjeżdżać, jest to jakaś atrakcja dodatkowa. Przydatna jak najbardziej, tylko mało stanowisk do rowerów. Super inicjatywa, sądzę, że ja również, sądzę, że inni mieszkańcy także będą mieli bliżej do pracy, będą mieli możliwość jazdy rowerem teraz. Na dzisiejszym przecięciu wstęgi świętowanie otwarcia kładki się nie kończy, bo w ten weekend przy pałacu w Owińskach będą odbywać się między innymi warsztaty dla dzieci, spacer po Owińskach z Fundacją Nasze Podwórko czy koncerty. Jakub Szostakowski, Puls Dnia.